zimowy krajobraz naszej okolicy. Super to wygląda. Tak, no to zaś mamy skitouring Rajza. To będzie krócej jak wczoraj, ale jest mróz, już prawie 10 stopni. Tam też Mariola jedzie. Piękne krajobrazy, szkoda, że się skończą za niedługo. Ale cóż. Jademy kępki. Tak, doszliśmy do takiego skrzyżowania linii leśnych. Troszkę się nam śnieg klei. Sami do wody wleźli. Ale damy radę. Tak, to już słynna szutrówka. Troszkę się nam klei. Ale bajkowy krajobraz. Za to mamy. Trochę się nam śnieg nakleił na nalty. No, idziemy. Jest pięknie, taki intensywny skitur. To by się przydało? Troszkę się nakleiło na narty, bo my do wody wleźli. Śniega w piżdżu jest. I to nie są my na żadnym Soszowie, na żadnym Dziewiczym Stoku, tylko w Czarnolesiu. Jakiś 2 km od chałupy. I oby taka zima była cały czas. Ale niestety wszystko na to wskazuje, że ona się w ciągu paru dni skończy. Moich nartów nie widać. Co? A potem nie gdzie śniegu i gdzie fajran. No. Sezon. Sezon zrąbany przez rządzących. Niestety, najgorsze co może być. Najgorsze co może być, to nie zrąbany sezon przez pogodę, tylko przez zwykłą ludzką głupotę. A głupotę naszych rządzących, którzy twierdzą, że na stoku dochodzi do zakażeń, nie mając na to żadnych dowodów. Jakim sposobem mówię? Bezprawie się szerzy i nic więcej. Co? Wszystkiego zakażeni. No. Zostaje tylko taki łażyni na śniegu. Niby dzisiaj jest 18 stycznia. Miał być bunt w górach, buntu nie ma. Zagrozili im 8-letnim więzieniem w razie buntu, co jest de facto niezgodne z konstytucją. Ograniczenie wolności. Tak, bo to ograniczenie swobody i wówczas mogliby to wprowadzić, jakby był stan wyjątkowy albo jakiś stan klęski żywiołowej. Niczego takiego w Polsce nie ma, więc jest to nielegalne. Nawet sąd w Opolu orzekł, że to jest nielegalne. Baga? Co, dziura? No, my stąpamy po lodzie. Lód? Aha. Bo trzeci. Ale skoro pod tobą się nie zapadł, to może pod mną też się nie zapadnie. Aha. Jest lód, tak.
to po myszce tak iść przez zaporę goczałkowicką. No to już, ja by też nie szło, bo to by była największa głupota. Pięknie. Pięknie zrobione tory. Jak ktoś pójdzie za nami, to będzie klon. To jego problem. Ale jak się ten... Jak się ten śnieg w tym świetle mieni, ja pierniczę. No, to jest jakieś diamenty. No. Ale jaja. Jakieś diamenty. No bo to są kryształki lodu. Ale co najważniejsze, jest tutaj jeden niepowtarzalny atut. Tak jak to pan Ciszak powiedział na Pilszku. Ten śnieg jest w 100% naturalny. Dokładnie. No, co niektórzy narzekają, że trzeba odciepywać. A ja godzę tak, że zawsze ruch jest dobry. Nawet jak jest taki mróz jak dzisiaj, poniżej minus 10 stopni, a rano było minus 18. To zwierzyna szła, tak. Tak, pętla się zamyka. Meczy się jedzie, lód na drodze jest. Bo to już jest nasza ulica. Trzymamy na biołu. Dobra, no to dziękujemy wszystkim za uwagę i do zaś.